Mistrze Polacy! Luther jest! Jest! 1-0! 68 minuta! Lewandowski pole karne! Koniec! Koniec! Koniec mamy! Mamy pierwsze 3 punkty w eliminacjach! Tak prezentuje się nasz dom, dom piłkarskiej reprezentacji Polski, PGE Narodowy. Polska gra dziś z Łotwą. Gutkowski swobodnie z dystansu, Gutkowski szczęsny! Jego jeszcze Lewandowski, tak, super! Aj, nie ma! Przejął, jest wrzutka, Sztejport, gdzie był? Reca, gol! I lewy! Tak! Środkowanie, gol! Kamil Glik! Koniec, gwizdek kończący to spotkanie z Łotwą. Reprezentacja Polski w drodze do finałów piłkarskich Mistrzostw Europy 2020. Skopie Elmas, pierwszy strzał, wypuszcza Fabiański, ratujemy się. To słaba pierwsza połowa w wykonaniu biało-czerwonych. Szansa Polaków, gol! Jest bramka już na początku drugiej części. Chyba miał żółtą kartkę, tak jest, to jest drugi żółty kartonik dla stopera Szkębi. Koniec, ostatni gwizdek sędziego. Mamy po 3 meczach eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy 9 punktów. 4 spotkanie o punkty. Mecz pierwszej w tabeli Polski z drugim Izraelem. Kędziora, piąte, ale gol! Pio! Ruszył. Lewandowski, tak! 2-0! Grosicki gol! Kamil Grosicki 3-0! A teraz błąd Izraela, mamy szansę, tak! 4-0! To był piękny mecz, to był skuteczny mecz, to był zwycięski mecz biało-czerwonych. Słowenia, Polska, kolejne spotkanie w ramach eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy. To ma i liczyć właśnie! I liczyć ponownie piłka odchodząca od bramki, zamieszany gol, niestety przegrywamy 0-1. I liczyć, ale dobrze zewnętrzną częścią stop. Szpora rozty, kąt 2-0, niestety. Grosicki! Faul naszego kapitana. Łowenia wygrywa z Polską 2-0. Ciepły dzisiaj wieczór w Warszawie. My oczekujemy, że równie gorąco będzie na boisku. Liner na pole karne, Arnautowicz, ależ mamy szczęście! O Boże! Przesuwają Austriacy, ale zamyka Kownacki. I Lewandowski! 100% sytuacja! Jest dośrodkowanie Grosickiego. Glik! Ależ kapitalna interwencja Stankowicza! Ostatni gwizdek. Koniec. Mamy punkt. Jesteśmy liderem. Łotwa, absolutny outsider tej grupy, kontra lider, reprezentacja Polski. Lewandowski przepuścił, Klik, jest szansa, Lewandowski 1-0. I już przyspiesza Grosicki, świetne wyłożenie, 2-0. Robert Lewandowski i asysta Grosika. I zamarkował uderzenie, jeszcze szuka do grania, Piątek. Znalazł sobie miejsce, Wanin z broni. Grosicki, tak, jest bramka dla reprezentacji Polski. Polacy wygrywają w Rydze 3-0 po 3 golach Roberta Lewandowskiego. Tutaj 13 października 2019 roku będziemy chcieli zyskać awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Europy. Jest Szymański, szansa! Jeszcze Zieliński, poprzeczka! Jeszcze strzał, słupek, ależ bliski był Szymański. Lewandowski, szansa Polaków, gol! Radek, chłopca bramek. Jest okazja, ale gol! Arkadiusz Milik! Dzisiaj zagraliśmy dobry mecz, tworzyliśmy grę, przejmowaliśmy inicjatywę, stwarzaliśmy sytuację. Z tego niezwykłego miejsca na ziemi, gdzie Polska gra 9 mecz w eliminacjach. Szymański na pole karne, zamieszanie, gol! Grzegorz Krykowiak, jak idzie to idzie, jak wpada to wpada. Glika, słupek, gol! Jest druga bramka, chyba Krzysztof Piątek. Jeszcze Zakawi, ale szansa i gol! I gol dla reprezentacji Izraela. Wygrywamy kolejny mecz w tych eliminacjach. Dobry wieczór Państwu, PGE Narodowy, 19 listopada 2019 roku. Dzisiaj kończy się reprezentacyjna przygoda Łukasza Piszczka. Znowu walka o piłkę i gol, ależ kapitalnie!
Ależ to było uderzone. Zobaczmy, i liczyć, ale to zrobił. Wyłożenie i gol. Ależ akcja. Ależ ładny. Są na własnej połowie. Lewandowski minął trzech rywali. Lewandowski pole karne. Lewandowski, ależ to zrobił Robert Lewandowski. Co on tutaj nam pokazał? Indywidualna akcja kapitana, jego bramka. W tej chwili gdzieś tutaj zastopowaliśmy, przyhamowaliśmy ten entuzjazm Słoweńców. Chociaż Werbić i liczyć, ale zagrali. Oj, ale oni pograli. Lewandowski w polu karnym. Spychany przez Blażicia, wciąż Robert. Lewandowski, Grosicki, gol! Jest bramka! Góralu, nie żal, nam też nie żal, że tam się znalazłeś w tej szesnastce. To kończymy. Pojedziemy na Mistrzostwa Europy 2020. To wydarzyło się tego wieczoru. To stało się 13 października 2019 roku.